Dzień dobry, witam na kanale Maluj Baluj. Dzisiaj pokażę Wam, jak narysować martwą naturę z jabłkiem. Zapraszam do wspólnej zabawy. Witam Was serdecznie na moim kanale. Cieszę się, że jesteście. Przede wszystkim chciałabym Wam bardzo serdecznie podziękować za wszystkie pyszne kawusie, które mi stawiacie w wirtualnej kawiarence By Coffee tu Maluj Baluj. To oprócz Waszych wspaniałych komentarzy, przemiłych komentarzy, wiadomości, które mi wysyłacie na Messengera, maili, jest dla mnie taką informacją, że podoba Wam się to, co robię, że korzystacie z tego, że jest to dla Was ważne. Także bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Dzisiaj pokażę Wam, jak narysować taką martwą naturę z takim wazonem, jabłuszkiem i kubkiem, korzystając z takich dość prostych form geometrycznych, tak? Ponieważ wszystkie te przedmioty można wpisać w jakieś figury geometryczne. Taki wazon w koło, jabłko również, a kubeczek w kwadrat. Tak, pokażę Wam, jak cieniować taki rysunek i jak go zakomponować, żeby wyglądał ładnie i schludnie. Także zaczynamy. Tutaj na dole, w tym miejscu, macie cały czas ten rysunek na podglądzie. Oczywiście zachęcam Was do tego, żebyście rysowali z natury, ponieważ obserwacja natury jest chyba najlepszym nauczycielem. Nic nie zastąpi po prostu tego. Natomiast no tutaj z racji na to, że no, mamy takie możliwości techniczne, no to będziemy jakby rysować z rysunku do rysunku, tak? Ok, dobrze, zaczynamy. Oczywiście mam przygotowaną tutaj taką białą kartkę. Tak, to jest kartka do rysowania, do malowania właściwie akrylami albo akwarelami. Ma taką fajną fakturę i też polecam tego rodzaju kartki do rysowania. Będziemy jeszcze potrzebować ołówków. Już Wam pokazuję tutaj te ołóweczki, szkic sobie zrobimy ołówkiem 2B, natomiast potem cieniowanie będziemy robić ołóweczkiem 4B. Być może też przyda nam się, to jest, przepraszam, 2B, 6B i 4B. Będę używała też gumki do mazania, takiej zwykłej, miękkiej, gumki chlebowej i gumki w ołówku do wycierania takich maleńkich szczegółów, ponieważ gumki do mazania też są przyborami do rysunku. Dobrze, tu sobie odkładam. No i zaczniemy od tego, że rozrysujemy sobie całą tą kompozycję tutaj najpierw na tej karteczce. Zaczniemy od ołówka najbardziej twardego, którym jest ołówek 2B. Tak, ołówek 2B. Na początek zrobimy sobie tutaj troszeczkę poniżej połowy karteczki, poniżej połowy tego obrazka zrobimy sobie taką linię. To będzie linia wyznaczająca nam jakby koniec tego blatu, tak? Możecie to zrobić od ręki, możecie też użyć do tego linijki, chociaż ja zachęcam do tego, żeby jednak takie rzeczy robić od ręki, ponieważ też ćwiczymy od razu sobie tutaj tą taką motorykę ręka-oko, tak? Tą linię mamy wyznaczoną. No i teraz tutaj po tej stronie narysujemy sobie koło, również od ręki. Możecie użyć cyrkla, ale po co? Spróbujcie sami, tak? Tutaj będzie dół tego naszego koła, więc zaczniemy sobie stąd i rysujemy pomalutku, ostrożnie, tak mniej więcej gdzieś dotąd, tak? Takie ładne, w miarę równy okrąg. Bardzo fajnie się właśnie wpisuje przedmioty w różne figury geometryczne. Większość przedmiotów można wpisać. Ewentualnie są również jakby połączeniem kilku figur geometrycznych, na przykład trójkątów, kwadratów, kół, prostokątów, tak? I tutaj koło już mam narysowane, tak? Jest w miarę równe. Później jeszcze sobie będziemy go ewentualnie korygować, tak? To jest to nasze tutaj koło.
Teraz narysujemy sobie tutaj prostokąt, w który potem wpiszemy nasz kubeczek. I kubeczek będzie sobie stał mniej więcej tutaj w tym miejscu. Tam jeszcze musimy sobie zostawić miejsce na cienie, tak? Ponieważ tutaj na tym obrazku, ja Wam tutaj pokażę, z tyłu, tak? Mamy cienie tych przedmiotów na ścianie i na tym tutaj blacie. Dobra, więc rysujemy prostokąt, czyli określamy sobie wysokość i szerokość naszego kubeczka. Ja tutaj pod kątem rysuję, więc będę musiała sobie sprawdzić, czy ta linia jest równa. Oczywiście, że nie jest. Jeszcze się może przesiądę troszeczkę tak, żeby bardziej siedzieć na wprost tego mojego obrazka, ponieważ pod kątem się dość ciężko rysuje. I rysujemy sobie ten kubeczek, tak? Czyli prostokąt. Czyli prostokąt. Teraz znowu mi się w tą stronę zaczął przechylać. Okej. I zamykamy go sobie tutaj od góry. I prostokącik jest już narysowany. Teraz sobie wymarzę te linie niepotrzebne, które tutaj miałam jeszcze. Teraz będziemy patrzeć i korygować reszty. Jeszcze jedna rzecz, która Wam się może przydać, to tak technicznie, to jest po prostu miękki pędzelek do tego, żeby te takie, widzicie, jak to nazywam, śmietki z ołówka delikatnie sobie strzepnąć, ponieważ jak będziecie to robić ręką, to może Wam się ten rysunek rozmazać. Ok. No i poprawiamy jeszcze kubeczek. Tak, ja sobie jeszcze tutaj muszę spojrzeć na niego tak na wprost, czy jest równy. Widzicie to tak? Ok. Potem z cieniowaniem już nie będzie problemów. Dobrze. Tu już jest linia równa, tu jest równa. Koło jest też w miarę, powiedzmy, równe. Dobrze, to jest na razie wstępny szkic, więc tutaj jeszcze się w żadne szczegóły nie bawimy, tak? No i jabłko, które będzie stało mniej więcej tutaj w tym miejscu, tak? No i robimy sobie też koło. Też koło, tylko już troszeczkę mniejsze od tego tutaj dużego, gdzie jest ten wazonik. Ok. I wszystkie przedmioty mamy już mniej więcej rozplanowane, tak? Jeżeli byście chcieli robić ten rysunek bez cienia, to wtedy musicie przesunąć delikatnie tą kompozycję tutaj w prawą stronę, żeby ona była mniej więcej na środku. I staramy się zawsze rysować tak, żeby te przedmioty były w miarę duże, żeby nam wypełniały kartkę, a nie żeby gdzieś na środeczku jakieś takie maleńkie przedmiociki się znajdowały, tak? Chodzi o to, żeby ta kompozycja była ładna. I też taka fajna rada, jak rysujecie sobie coś, to dobrze jest na przykład umieszczać wszystkie większe i cięższe przedmioty tutaj po lewej stronie, żeby Wam się ten rysunek tak nie przechylał w prawo, tak? Żeby jakaś ta jakby waga tych przedmiotów była mniej więcej równa i żeby to dobrze wyglądało, tak? No i teraz mamy już tutaj rozrysowane wstępnie te figury geometryczne. No to teraz zaczniemy sobie od tego, że będziemy rysować już jakby wypełniać, wpisywać w te figury te nasze przedmioty, tak? Tutaj znajduje się wazon. Widzicie go tutaj na dole, prawda? On ma tutaj taką górę bardzo otwartą, ponieważ patrzymy na tą martwą naturę. Zakładamy, że patrzymy tak delikatnie pod kątem z góry. I robimy sobie tutaj taki owal, tak? Opierając się tutaj o tą górę tego, tak żeby to w miarę równo było, możemy sobie tutaj zrobić taką delikatną linię i wpisujemy tutaj owal w to nasze koło tutaj u góry, tak? Zobaczcie. I już mamy taki kształt, tak? Teraz
Robimy sobie tutaj górę tego wazonu w taki sposób, że też robimy sobie linię i robimy sobie górę tego naszego wazonika. No i tutaj musimy wpisać drugie koło, tak? Ponieważ musimy narysować tutaj ten fragment, tak? Ten fragment. Dobrze. I kolejne koło, które nam, taki owal, który nam tutaj dotąd gdzieś będzie sięgał. Wpisujemy sobie tutaj w ten nasz wazonik, tak? O. Właściwie to moglibyście poprzestać tylko na zrobieniu tego fragmentu, ale zależy mi na tym też, żebyście widzieli, jak ten wazon wygląda jakby od góry. Tak? Coś takiego. Tutaj mamy tego dół tego naszego wazonu. I teraz najszersze miejsce w tym wazonie będzie się znajdowało mniej więcej tutaj w tym miejscu. Więc znowu robimy sobie taką linię pomocniczą. Tak? O. I od tego momentu tutaj, bo tu jest wazon, on jest lekko od góry, więc musimy troszeczkę powyżej tutaj tego, jakby tego koła. Tu mamy to, tak? I jeszcze Wam pokażę. Tu robimy sobie taką linię kolejną, tak? I teraz od tego miejsca do tego miejsca tutaj rysujemy sobie taki łuk. Ciach. I do tego miejsca, od tego miejsca, ciach. To jest najszersze miejsce w naszym wazonie. I teraz tu, przez środek, ciągniemy sobie taką pionową linię, która nam wyznaczy środek tego naszego dołu, tego wazonu. I robimy sobie tutaj, już możemy pogrubić delikatnie. Tutaj ten dół wazonu, szerokość tego dołu wazonu zależy jakby... O, może inaczej. Zrobimy sobie linię w dół od tego miejsca, tak? Tutaj i tu się nam mniej więcej będzie kończył. Tutaj nie będę wykańczać, ponieważ tu już jest to jabłko. No i teraz do tego miejsca, też tu sobie zaznaczyć mogę tylko tą linię. Teraz do tego miejsca ciągniemy sobie tą, tak pod takim już dość mocnym kątem, w taki sposób, tak? I tutaj też w taki sposób. Tu już bardzo delikatnie, bo to będziemy zaraz wymazywać. No, dobrze. I kształt tego naszego dzbana, wazonu, mamy już rozrysowane. Za chwilkę sobie będziemy jeszcze ewentualnie robić jakieś korekty, tak? I teraz na tym etapie możemy już wymazać wszystkie niepotrzebne linie. Czyli wymazujemy sobie tutaj tą linię, te wszystkie miejsca. To bym sobie tutaj na razie jeszcze zostawiła. I ze środka całą tą krateczkę, która tutaj nie jest nam już potrzebna. Zaraz zobaczycie, jaki kształt nam się tutaj wyłonił, tak? I strzepujemy sobie te śmieci. Tu już widać, że trzeba sobie skorygować nieco ten kształt. I o, w taki sposób tutaj troszeczkę trzeba będzie tą stronę sobie tutaj obniżyć. I tutaj tak samo delikatnie tą stronę obniżyć, tak, żeby to dobrze tutaj wyglądało. I zaokrąglamy kształt i wymazujemy tutaj te fragmenty. Ciach i ciach, tak? I widzicie, jak to mniej więcej wygląda. Teraz sobie strzepniemy to, co nie trzeba. Jak robicie szkic wstępny, to bardzo Was proszę o to, żebyście bardzo delikatnie używali tego ołówka, żeby potem Wam było dobrze wymazać. Jeśli używacie gumki, to musi to być gumka miękka, tak? Żeby to nie była twarda gumka, bo twardą gumką bardzo trudno jest wymazać
bardzo trudno jest wymazać ołówek. Dobrze, to tu wymażemy, to tu wymażemy. To też. I nie spieszcie się, róbcie wszystko powoli, dobrze? Przyglądajcie się tak, żeby było dobrze. Dobra, tu możemy delikatnie podkreślić, ale to tylko tak leciusieńko, bo tutaj będzie cień, więc podkreślamy sobie ten cień. No i teraz co? Ponieważ szkło, czyli ta waza z tego, z tej zakładamy, że to jest, nie wiem, jakiś wazon z gliny, ma jakąś swoją określoną grubość, tak? To teraz musimy tutaj wewnątrz tego okręgu, tak? Zrobić sobie jeszcze jeden taki malutki owal w środku, ponieważ określamy tym grubość tej ceramiki, tego naszego fazonu, tak? W tym miejscu, widzicie? Tak to mniej więcej wygląda. Ok, teraz czas, jeszcze tą linię można tutaj już wymazać. Teraz czas na narysowanie naszego jabłka. Tutaj ta linia też już nam nie będzie w tym momencie potrzebna. Wymazujemy, strzepujemy sobie te resztki z gumki. Tu sobie położę, będzie mi wygodniej sięgać. No i zaczynamy sobie kształt jabłuszka tutaj robić, tak? Jabłuszko też jest widziane lekko z góry, więc tutaj sobie zaznaczymy tylko miejsce, gdzie później będzie się znajdował nasz ogonek, tak? Tu będzie taka ta dziurka na ogonek tego jabłuszka. Z tej strony delikatnie tak ścinamy to jabłko w takie jakby serduszko. O, ciach, ciach. I tą linię tutaj można wymazać, tak? Taki kształt dołek i ta strona. No i jabłko też, zazwyczaj te jabłka nie są takie super okrągłe, one też mają delikatnie ścięty dół, więc możecie sobie tutaj już tą linię lekko podkreślić i delikatnie ściąć te takie zbyt wypukłe fragmenty tego koła. Tak? O, jabłka oczywiście są większe, mniejsze, też mają różny kształt, czasami wyglądają bardzo dziwnie. Ścinamy troszkę, o, proszę bardzo. No i mamy mniej więcej kształt jabłka narysowany, tak? Jeszcze tutaj widzę, że jest jakaś taka bardzo ostra ta linia, więc podkreślimy, zaokrąglimy to delikatnie. Tutaj w jabłku też są takie. To już będziemy sobie później robić. I wycieramy tutaj ten fragment i ten. Tak. I strzepujemy. Już mnie czasami kusi, żeby to ręką zrobić, ale się powstrzymuję. Dobra. Ogonek będziemy robić sobie później. Dobrze? Nie w tym momencie. Na razie nie bawimy się w szczegóły. Teraz mamy kubek i kubek też jest okrągły, więc też musimy to tutaj zaznaczyć w jakiś sposób, więc znowu owal, tak? Możecie sobie tutaj zrobić taką kreseczkę, która Wam jakby określi szerokość tego owalu. Może bardziej na środku. Może bardziej na środku. Ja już wiecie, co tak się nauczyłam rysować i malować pod kątem, że jak siedzę na wprost sztaluki, to trudno jest mi cokolwiek zrobić. Więc zawsze pod kątem, jak dentysta, taka wygięta. Ok. No i teraz robimy tutaj owal tego naszego kubeczka. Tak. On też jest widziany nieco z góry. Nie róbcie tutaj takich ostrych kątów, tylko takie łagodne, dobrze? Tu, widzicie? Łagodne, łagodne, tak? I tak samo tutaj. Tu też mamy na dole owal, prawda? I
ta sama wysokość co tutaj. Tak. No i to on będzie gdzieś dotąd sięgał i podkreślamy tutaj kształt tego kubka, prawda? Bo to jest to dno nasze, tak? To jest nasze dno, tak? W tym miejscu. A tutaj sobie po prostu robimy taki łuczek. No i mamy to. No i oczywiście teraz możemy już wymazać sobie te niepotrzebne linie, tak? Możecie zrobić kształt kubka na przykład nieco inny niż ten, który jest na tym tutaj rysunku, tak? Bo tu jest taki prosty bardzo ten kubek, a ja zrobię kubek, z którego piję kawusię od Was. Ten kształt jest nieco zaokrąglony, więc będę musiała, tak tutaj ścinamy, więc ten owal też będzie troszeczkę, no, ścinamy ten kubeczek tak na dół i o, w taki sposób to zrobię i w taki, więc ten kubek będzie, dobra, o taki. Tak? To się będzie taki kadnie na górę rozszerzał. Wymarzymy i zaraz będziemy jeszcze robić tutaj kolejne korekty. Dobra. Śmieciuszki trzeba zetrzeć. Ja go troszkę poszerzę, żeby on był taki bardziej, żeby miał taki bardziej kształt tego kubeczka, który można robić też prosto, na prosto, tak? O, tak. I tak. I tutaj nam będzie schodzić, widzicie, po tej linii. No i ten owal trzeba też w takim razie powiększyć. Dobra, mamy to. No i wymazać niepotrzebne linie. Trochę Wam zamotałam z tym kubkiem, co? Ale to też uczy, że w każdej chwili można zmienić koncepcję, tak? Malowania obrazu czy rysunku. Czy ten kształt teraz przypomina mi kubeczek, ten, który tutaj mam? Chyba tak. Chyba tak, zobaczcie. On jest taki mniej więcej. Dobrze. Okej. No i to mamy. Zaokrąglamy tutaj. Te linie są takie delikatne i miękkie. Możecie też rysować taką twardą kreską, tak? Taką bardziej. Każdy z Was ma na pewno jakiś swój styl tego rysowania, więc. Dobrze, i tu już możemy wymazać. Oczywiście kubek też ma jakąś swoją grubość, tak? Więc jeszcze tutaj sobie poprawię. Dobra. Kubek też ma jakąś swoją grubość, więc też musimy tutaj zrobić sobie w środku taką linię. Drugą jakby, drugi taki owal w środeczku, tak? I kubek już jest taki troszkę grubszy. Tu można wymazać. No i teraz jest czas na narysowanie ucha. Na narysowanie ucha. I ucho. Kubek Wam pokaże, jak wygląda ucho. Coś tu mi mruga obraz. Zobaczcie. Ucho też ma jakąś swoją grubość, prawda? Tu się nam przyczepia, więc sobie narysujemy takie dwie kreski, tak? W tym miejscu będzie się przyczepiał i robimy taki jakby pół serduszka, tak? No i tutaj będzie widoczna ta strona, prawda? Więc też ma to jakąś swoją grubość i tu tak samo. Rysujemy teraz w takim razie. Rysujemy sobie w takim razie teraz kształt tego ucha. Tu go sobie przyczepimy w tym miejscu, tak?
a w tym miejscu ucho będzie się nam kończyć. No i teraz rysujemy tą wewnętrzną część, czyli zobaczcie, tak, tu nam lekko będzie to ucho wychodziło, tak, i przyczepione jest tu w tym miejscu, czyli takie pół serduszka, tak. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Tutaj musimy narysować tą część tego ucha, tak, a tutaj już rysujemy tą stronę, która jest tam widoczna. Widzicie? Czyli tak przechodzimy sobie na drugą stronę i rysujemy ciach. I mamy już uszko narysowane. Potem będziemy sobie jeszcze wyciągać jego grubość, chociaż też od razu możemy, bo to ucho też ma, więc tutaj można drugą linię obok zrobić, która nam określi grubość tego ucha. O, widzicie, tu jest ta linia. Jak się zbliżam, to mi mruga. Dobrze. No i teraz możemy oczywiście wymazać wszystkie niepotrzebne linie tutaj. O, tu w tym miejscu. Tak. Strzepujemy. No i teraz zajmiemy się cieniowaniem naszych przedmiotów. Dobrze. Bierzemy sobie teraz bardziej miękki ołówek. Ja tutaj teraz będę używała ołówka 4B. Im ołówek jest miększy, czyli bardziej miękki, czyli jeżeli chcecie, każda ta cyfra oznacza, im wyższa cyfra, tym bardziej miękki ołówek, tak? I robi nam ciemniejsze linie, mocniejsze, ciemniejsze linie. I teraz, jeszcze tu sobie wymarzę, to jest gumka w ołówku, która do takich malutkich, takich drobniutkich rzeczy nam, do rysowania takich drobnych, rysowania, wymazywania drobnych elementów. No i zaczniemy sobie od cieniowania tego naszego wazonu. Światło pada nam z tej strony, tak jakby ja jestem światłem, które i oświetlam tutaj te przedmioty. Zaczniemy sobie od tego momentu i zawsze rysujemy, jeżeli nawet cieniujemy, to nie cieniujemy takimi krechami, zygzaczkami, tylko miejsce w miejsce staramy się wypełnić delikatnie te przedmioty. I oczywiście rysujemy też jakby linia, kreska jest zgodna z tym, co tak naprawdę, czyli jeżeli jest owal, to kreska musi być owalna. Jeżeli jest tutaj prosto, to kreska musi być prosta, tak? I zaczniemy sobie tutaj od tej strony. Ta strona jest oświetlona, ale ja ją zacieniuję, ponieważ potem światło będę wyciągać gumką. O, robimy to w taki sposób. I tutaj jest taki kształt, widzicie, lekko ścięty, więc tutaj już schodzę sobie tak w tą stronę, tak? Tą linię mogę sobie tutaj teraz podkreślić, żeby była bardziej wyraźna. No i teraz posuwam się tutaj w tą stronę. Tak, w taki sam sposób. Widać to? Widać na rysunku. Ok. No i mamy ten fragment już tutaj zarysowany. To miejsce jest najciemniejsze, tak? Więc możemy je dość mocno tutaj sobie zarysować. No, w taki sposób. Dość mocno, tak? Teraz tą stronę też zarysowujemy już w taki sposób. O. Na razie się zbyt mocno nie przykładamy do tego kreskowania, tylko robimy to bardzo, bardzo leciutko, tak? Bardzo, bardzo leciutko. No i teraz będziemy cieniować ten wazon, tą wazę, tak? Tu jest najszerszym. Zobaczcie, ja sobie najpierw zrobię tutaj tą taką linię pomocniczą. Ona nam będzie tak tutaj szła. W taki sposób. O, tak. Bardzo od góry widzimy ten
ten przedmiot. I teraz on jest okrągły, tak więc te tutaj docieniujemy, tak jakby od tego momentu w tą stronę, tak do góry. Widzicie? Tak, 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 tak. I dopiero tutaj schodzimy sobie delikatnie, delikatnie w dół. Tu tak samo, tu idzie nam do góry. I tutaj cieniujemy w tą stronę. I widzicie, jeszcze nie zdążyłam tak naprawdę wiele zrobić na tym rysunku, a już widać, że ten kształt jest taki obły, tak? Kreskujemy, ale tak miejsce w miejsce, miejsce w miejsce, powolutku, spokojnie. Od tego tutaj. Aż dotąd. I teraz ten dół będziemy cieniować w taki sposób, że cieniujemy go sobie od tej linii na dół, tak? I też tutaj możecie już zrobić to na prosto, ale tutaj już nam się te linie będą lekko zaokrąglały, tak? W taki sposób. Tak, widzicie to? Widzicie to. No i mamy zakreskowany nasz wazonik, tak? Nie wiem, czy ta linia tutaj nie jest zbyt, może by tak troszeczkę to delikatnie tutaj ściąć, żeby to nie było aż takie wysokie. A możecie tak zostawić, a możecie. No, jeszcze tutaj sobie to rysuję. To nie musi być takie wysokie w sumie. Dobra. I stąd. Dobrze. No i teraz zakreskujemy sobie to jabłuszko, tak? Albo może nie. Może najpierw zrobimy, dokończymy ten wazonik. Teraz bierzemy sobie taki przedmiot, który nazywa się, ja o nim na początku nie powiedziałam i to był błąd, wiszorek, tak? To jest taka bardzo zwinięta w taką mocną, taka tekturka. Możecie to kupić w sklepie. Są różne rozmiary tych wiszorków. Ja akurat teraz mam taki malutki. I zaczynam sobie to delikatnie tutaj rozcierać. To rozcieranie oczywiście nie jest jakieś takie obowiązkowe. Możecie to zostawić. Możecie też rozcierać sobie, nie wiem, spróbować palcem albo patyczkiem na przykład do mycia uszu, jakąś chusteczką higieniczną, tak? Rozcieramy sobie tutaj ten ołówek. Rozcieramy sobie ołówek tutaj też. Na razie jest to bardzo, bardzo płaskie. Na wiszorku mam oczywiście teraz ten grafit z tego ołówka, więc to cieniowanie będzie teraz coraz jakby łatwiejsze, tak? O, i też robimy to w takim kierunku, w jakim dany przedmiot, jaki jest dany przedmiot. Czyli jeżeli jest okrągły, to też musimy to tutaj uwzględnić. No i na dół tak samo, tak jakbyście ołóweczkiem rysowali, to rozcieramy. Tutaj sobie wyobrażamy, że to idzie tak, prawda? No i mamy już tutaj tą wazę, ten wazon narysowany. I teraz można sobie wziąć malutki ołóweczek, ten gumkę w ołóweczku i jeszcze tutaj poprawić te kontury. Ok, tak? I gotowe. Ponieważ światło pada nam z tej strony, więc tutaj musimy teraz wyciągnąć troszeczkę tego światła do przodu i bierzemy sobie gumkę chlebową. Gumka chlebowa to jest taka miękka gumka, ona zachowuje się trochę jak plastelina. I jak ją wymazujemy, to ona nam robi takie bardzo miękkie, jakby rozjaśnienia, tak? I zobaczcie. Cyk, prawda? O,
coś takiego. I tutaj przechodzi nam to światło, tak jakby delikatnie, delikatnie w dół. Najmocniej będzie gdzieś tutaj w tym miejscu, tak? To jest najmocniejsze nasze miejsce ze światłem. Tutaj. O. A tu już nam się troszeczkę to łagodzi, tak? Tutaj w tym miejscu jest najjaśniej. Będziemy to potem jeszcze poprawiać. Światło nam pada stąd, więc jeszcze wymarzymy sobie tutaj troszkę jaśniejszą taką strefę w tym miejscu. No i oczywiście tutaj na tym dzióbku jakby od tego naszego wazonu, ten tutaj dół może zostać delikatnie, delikatnie ciemniejszy. No i teraz przyszedł moment na to, żeby, no jeszcze sobie może rozetrzemy tutaj tą część i ołóweczkiem tym takim już najbardziej miękkim, czyli 6B, to najciemniejsze miejsce sobie zakreskujemy. O, tak. Dobrze. No i teraz wyciągamy tutaj, znaczy robimy tutaj cienie. To miejsce będzie najciemniejsze, tak? Tym ołówkiem 6B robimy najmocniejsze cienie. Tutaj nam też delikatnie się ten fragment przyciemni i ten tutaj. Tak. Ostrożnie, delikatnie. No i tutaj to miejsce. Tu jest najciemniej. A jeszcze to, ten fragment nam tutaj rzuca cień. Tam do tyłu, tak? No i podkreślamy tutaj z tej strony ten kontur. O. Tak? Tutaj delikatnie możemy jeszcze tą stronę. No i tutaj ten dół tego naszego wazonika. Ten fragment jest najciemniejszy tutaj. Ta strona. No i teraz możemy sobie wziąć oczywiście ten nasz wiszorek i rozetrzeć tutaj te granice między tym cieniem a tym światłem. I przechodzi nam to tutaj do najjaśniejszego. Dół jest bardzo ciemny i też przedmioty, które stoją na jakimś podłożu, też tam pod spodem taki jakiś delikatny cień nam rzucają. Tak, tu też trzeba leciuteńko z tej strony przyciemnić. Jak będziecie się kiedyś patrzeć na przedmioty, które rysujecie, tak z natury już, to zwróćcie bardzo uwagę na to właśnie, gdzie jest najwięcej światła, gdzie są najciemniejsze elementy, najciemniejsze punkty. No i w rysunku tym się właśnie zawsze kierujcie. Jak macie problem z określeniem tego, to wystarczy lekko przymrużyć oczy i wtedy to się wszystko robi takie bardziej, bardziej wyraźne. No i jeszcze musimy sobie tutaj na górze rozświetlić, o, to gumką robię tą w ołówku, rozświetlić tą górę, która jest bardzo, bardzo jasna. I robimy to właśnie gumką w ołówku. Teraz można jeszcze sobie tutaj skorygować ten kształt, wymazać te niepotrzebne linie. U mnie się dość ten ołówek ciężko tutaj wyciera, ponieważ z racji tego, że robię to dla Was, to muszę dość mocno ołówkiem dociskać, żeby się
żeby mi się tutaj te, żebyście dobrze to widzieli, tak? To jeszcze tutaj muszę zrobić. Skorygować ten kształt tutaj. Okej. Tu jest w miarę równo. Jeszcze muszę chyba tutaj troszeczkę powiększyć ten fragment tu. Żeby to wyglądało symetrycznie, tak? Teraz jest symetrycznie? Teraz jest symetrycznie. Dobrze. No, jeszcze można tu przyciemnić tą stronę. Tak, która jest w cieniu. Okej, okay. Mamy to? Mamy to. Dobrze. Tu jeszcze tą gumką rozjaśnię. Ten fragment jest najbardziej wypukły i on będzie nam tutaj rzucał na nim jest najwięcej jakby tego światła. Można to zrobić też taką zwykłą gumką i świeci nam się tutaj w tym miejscu. A tutaj mamy ciemniej. Dobra, teraz zaczynamy rysować jabłuszko. Zmieniam ołówek na 4B. Jak nie macie takich ołówków różnych, to też możecie to zwykłym HB ołówkiem wszystko robić, takim zwykłym szkolnym. Natomiast wtedy będziecie się musieli mocniej jakby przykładać do tam, gdzie będzie ciemniejsza strefa, no to będziecie musieli mocniej ołóweczkiem zacieniować, nawet kilka warstw położyć, tak? Dobrze. No i jabłko cieniujemy dokładnie w taki sam sposób jak ten wazon. Zaczynamy. Tu jest dołek, więc zaczynamy sobie od tego miejsca tutaj. Tu nam idzie to wszystko tak jakby do góry. Tak? Tu jest ta nasza dziurka. O, nie? Na ogonek. No i od tego momentu cieniujemy tutaj. Cieniujemy tutaj. Sposób. Tu będzie najjaśniej, ale też to trzeba delikatnie zarysować. Ja tu celowo zostawiam to miejsce takie puste, żeby wam było łatwiej zobaczyć, jak to rysować, tak? Ołóweczek skrobię. Miejsce w miejsce, miejsce w miejsce. Są takie ołówki, że to jest sam grafit i wtedy można bokiem tego ołówka bardzo ładnie takie szerokie linie robić. To też Wam kiedyś pokażę. Ewentualnie węglem, tak? No i tutaj już na wprost. I tu sobie kształt później podkreślimy światłem i cieniem. To miejsce tutaj będzie też bardzo jasne, tak? A tam w środku będzie w jabłuszku cień. Więc tutaj już możemy delikatnie zacząć przyciemniać ten fragment. No i to nam tutaj wychodzi do góry. Tutaj jest najwięcej tego cienia. Tu będzie za chwilę światło. A tu będzie cień od ogonka. Dobra. O, mamy to. No i teraz na tym etapie widzicie, zrobiła się nam tutaj taka dziureczka, tak? Taka fajna dziureczka na ogonek. No i teraz na tym etapie znowu bierzemy sobie wiszorek i rozcieramy delikatnie te ten ołówek i też robimy to w taki sposób jak
chusteczką higieniczną, wiszorkiem, albo możecie to zrobić, albo palcem, patyczkiem do uszu z tym wacikiem na końcu. Wiszorek jest bardziej precyzyjny, tak? Tutaj. Zobaczcie, jak rysuję na tym papierze do akwareli, to taka się fajna robi struktura takiego, że tak? O. Takiego jakby to było na płótnie. Tu jeszcze kształt skorygujemy. Dobrze. No i teraz wyciągamy tutaj światło, tak? Gumką w ołówku, ponieważ światło napada stąd, robimy sobie tutaj trochę światła na tej ściance, która jest jakby tam z tyłu, prawda? O, tak. I tutaj rozjaśniamy delikatnie. No i tutaj tą część, tą górę tego jabłuszka też w taki sposób możemy sobie delikatnie tutaj rozświetlić, tak? No i teraz gumka chlebowa znowu. I w tym miejscu robimy sobie na jabłuszku światełko. Takie mięciutkie światło. No i tą taką twardszą gumką, może tutaj jakiś taki też z tej strony rzucę błysk, żeby nam się to tutaj odcinała ta strona od tego naszego wazonika. I jeszcze rozświetlamy w tym miejscu porządnie. Tu rozświetlamy. O. Dobra. Strzepujemy niepotrzebne te. No i teraz bierzemy sobie jeszcze twardszy ołówek, czyli rzeźbę. No i już tutaj będziemy dość mocno cieniować, tak? Zrobię może ogonek tutaj w tej dziurce. Znajduje się ogonek od jabłka, tak? Który też jest z jednej strony zacieniowany, a z tej będzie rozświetlony. Ogonek też ma jakąś swoją grubość. No i teraz możemy tutaj jeszcze wyrównać ten. Ta chropowata powierzchnia sprawia, że te linie nie są zbyt równe, tak? Ale za to efekt jest bardzo fajny. No i cieniujemy teraz. Tak, ogonek jest tutaj ciemny, tutaj jest jasny. Rzuca nam cień tutaj w tym miejscu. Tak. I gumka. I tutaj wymazujemy ten fragment, żeby ten ogonek był dobrze tutaj widoczny. Tak? Dobra. No i teraz możemy jeszcze przyciemnić tutaj tą stronę delikatnie. Tu jest najciemniej. Tam już się nam zaczyna cień. Ta strona jest najciemniejsza. Tutaj się już ten cień nam tak załamuje pod spód. Tutaj też jest troszeczkę ciemniej niż tu, prawda? Bo to jest wszystko tutaj jakby pod spodem. O, i jeszcze tu troszkę cienia od spodu i najmocniej tutaj w tym miejscu. Jest troszeczkę ciemniej. Dobrze. A teraz jeszcze sobie tutaj wyrównam te brzegi. No i teraz bierzemy wiszorek i jeszcze rozcieramy ładnie te
te cienie. Tak, wiszorkiem, patyczkiem. Rozcieramy tą granicę, tak, między tym jasnym a tym ciemnym fragmentem tego naszego jabłuszka. Tak? Tutaj delikatnie tylko. I najjaśniejsza część jest tu. Widać? Widać. Dobrze. To jeszcze sobie tutaj rozświetlimy zwykłą gumeczką. Dobra. I jeszcze tutaj ten kształt tego dołu. Tak? I tu jest też takie lekkie wgłębienie. Okej. No dobra. No i mamy to jabłuszko już też wycieniowane. Nie było to takie trudne, prawda? Czyli najpierw sobie delikatnie cieniujemy jakby całość, a potem tylko wyciągamy światło i cień, światło gumką, a cień podkreślamy jakimiś takimi coraz bardziej miękkimi ołówkami. Tu coś jest, widzę. A, bo tutaj nam się ten wazon kończy. Dobra. Mamy to. No dobrze. No i teraz ostatnia rzecz do cieniowania. To jest kubek. No i robimy to w taki sam sposób jak ten wazon, czyli cieniujemy najpierw tą stronę tutaj. Tam też sobie rzucimy światełko. To są akurat najprostsze przedmioty, jakie możecie rysować, na jakich możecie ćwiczyć i trenować tą waszą sztukę rysunku, tak? No i tutaj też zaczynamy stąd. Tu mamy ciemno. Muszę zmienić ołówek, bo ten jest za twardy. 4B. 4B. Tu jest za ciemno. Tak. 4B. No i tutaj już prosto robimy to, tak? Nie zaokrąglamy tego w żaden sposób. Tylko leciutko cieniujemy. W taki sposób można. Dobrze jest sobie właśnie tak ołówek pod kątem trzymać, żeby nie rysować czubkiem. Bo pod kątem wam będzie najłatwiej. A już najłatwiej jest trzymać ołówek w taki sposób i cieniować sobie tak, nie? No, tylko na potrzeby tutaj tego, żebyście widzieli. Trzymam ten ołówek w pewnej odległości od. Dobrze. To mamy już. Ok, i robimy teraz dokładnie tak samo, czyli bierzemy sobie wiszorek. Rozcieramy. Też mówię, można bez rozcierania. To akurat nie ma problemu, jeżeli wolicie takie ostre kontury, czy jakiś taki bardziej linearny rysunek, to oczywiście nie ma żadnego problemu. Można zostawić nieroztarte te powierzchnie, tak? Poza tym no, są też takie rysunki, czy takie szybkie szkice, gdzie to rozcieranie jest po prostu zbędne. Ale to jest fajny efekt, ja lubię. No i tutaj można już samym wiszorkiem bez ołówka nawet, zobaczcie, bo on, na nim jest dość dużo grafitu, więc tak tu mamy ciemniej, już będziemy wyciągać światło i robić cienie. Dobrze, no i teraz co? Gumka chlebowa, znowu.
tym miejscu robimy światło, tak? Tutaj. Za chwilkę tam się od jabłka cień pojawi. Robimy tutaj światło. Jak gumka chlebowa się pobrudzi, to oczywiście można ją tak o ugnieść i ten brudek się tam chowa gdzieś w środku. Przepraszam, wiszorek mi spadł. Dobrze. No i światełko też tutaj będzie na pewno w tym miejscu. Od tego. Tak jest. Dobrze. No i też dużo światła będzie. Coś mi wszystko spada teraz. Dużo światła będzie tutaj na brzegu tego kubka. Dobra. Jeszcze gumeczka mi upadła. Co to dzisiaj się dzieje? Co to się dzisiaj dzieje? Wszystko trzymam w jednej ręce. Okej. Dobra. Okej. No i teraz sobie znowu tutaj porozcieram. Dobrze, no i teraz podkreślamy ołówkiem 6B miejsce, gdzie jest najciemniej, tak? Czyli tutaj można już od razu ten kształt tej góry też zrobić. Teraz to jeszcze poprawię. Tutaj mamy cień. Tutaj mamy cień. Tutaj mamy cień, tak? Tu. Jest ta rączka, tu mamy cień. No i tu na dole też. Trzeba troszeczkę poprawić kształt gumką do mazania. To robię oczywiście. Ok, tutaj mamy cień. Tu musimy sobie troszeczkę tak zaokrąglić. I tu mamy cień. Jeszcze tu podkreślimy, żeby. No i znowu wiszorek i granice między cieniem a światłem można rozetrzeć. Dół kubeczka jest też w cieniu. Tu będzie zaraz jabłko rysowane. Rozcieramy, rozcieramy, rozcieramy. Tak. No i teraz jeszcze trzeba wyciągnąć światło tutaj na tym łóżku, tak? O. Podkreślić jego kształt, tego ucha. O. O. Żeby było to w miarę równe, gumeczka. Wymazujemy. O. Tak. No i co, i co, i co, i co? No i dobrze. Ok. Tutaj możemy zrobić cień, bo to już jest w cieniu bardziej ta strona. Tutaj nam zaraz jeszcze błyśnie światłem to miejsce tutaj troszkę. Tak, i tutaj już.
Jeszcze tu światło, a tutaj już będzie. A tutaj już będzie troszkę cienia na tej stronie. Dobra. No i jeszcze grubość. Grubość i światło. Okej. Dobra. No i jeszcze trzeba podkreślić 6B, 6B, 6B. Chodź tu 6B. Podkreślamy kształt tutaj na dole. On, kubek tak mocno tutaj stoi, więc trzeba mu zrobić tutaj taką tą dół, tak? Podkreślić. Hu, hu, hu. Co to się tak tutaj mi krzywuśko zrobiło? Trzeba to poprawić i wymazać gumką. Jak coś tutaj jest krzywo. Jest ok teraz? Dobrze. No i jeszcze tu musimy podkreślić ten. Tu. O, tą stronę. To jest bardzo, bardzo ciemno. Dobrze. I wyciągamy jeszcze tu kumeczką światełko. Gdzieś tak, żeby to było widoczne. Tak, jest ok, już jest ok. Chociaż tutaj mi troszkę zjechało. Muszę sobie popatrzeć. Już wiem, w czym problem. Tu trzeba bardziej ten kubek o, w tą stronę przeciągnąć. Tak? Dobrze jest ta linia? Dobrze. Ok. No i teraz tutaj. Ciemno, 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 ciemno. Przyciemniam jeszcze jabłko, żeby był większy kontrast. Tak. Ściąć może. Dobra, i rozświetlić. Okej. To można troszeczkę. Tą stronę jeszcze, widzicie, ja to muszę tak pracować nad tym, żeby to było takie ładne i gdzie ta linia, to żeby tutaj to było też tak równo. O. Tak. I ścinamy lekko tą stronę. Zobaczcie, tu mi się rozjechało. Coś. No i co? Teraz jest dobrze. Muszę spojrzeć na to z przodu. Wiecie, bo mi się tak tu pod kątem coś zrobiło i teraz mam tutaj poprawić ten dół. Czyli tu wymazujemy delikatnie, żeby się zrobił taki idealny kształt tego dołu. Dobra. Już jest. O, coś mruga. Już jest poprawione. Super, dobrze. No i teraz możemy tutaj jeszcze gumeczką już wymazać takie. Zobaczcie te wszystkie bródki, tak, które nam się tutaj pojawiły. Czyścimy ten obrazek. Czyścimy go. Dobrze. Jeszcze można wyciągnąć trochę tutaj więcej światła na tym kubeczku, w tym miejscu i w tym miejscu. Tak. No i teraz robimy cienie. Robimy cienie. Teraz użyjemy ołówka 2B, ponieważ cienie nie mogą być zbyt mocne. Tak. To najpierw jabłko. Jabłko światło mamy tu. Jabłko nam rzuca cień. Jakby tutaj do tyłu, widzicie, na ten kubek, tak? O. I
Wychodzi nam tutaj na tym kubku taki okrągły kształt. Tak, i delikatnie to przyciemniamy. Jeszcze tutaj kształt tego cień nam też ogonka. Przyciemniamy. Robimy sobie kształt okrągły, 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 okrągły. Jabłko rzuca cienie. Tak. No i rozcieramy. I rozcieramy wiszorkiem. Nie widzicie? Jabłuszko. Jabłuszko już tutaj jest. Jest na. A nam się tutaj. To będzie najciemniej też. Bardzo ciemno tutaj w tym miejscu. I tutaj tak samo. To nam tutaj tak ładnie przechodzi. Już coraz jaśniejsze. Coraz jaśniejsze fragmenty. Widzicie, rysunek może też długo trwać. Tak samo jak długo może trwać malowanie, tak? Dobrze. No i co teraz? Wiecie co? Tutaj coś mi tutaj nie pasuje. Ja bym tutaj to też tak delikatnie jeszcze wiszorkiem przyciemniła, bo to wygląda, jakby nam tutaj coś zawijało. A to nam nic nie zabi, nie zawija, bo mamy. Bo mamy tutaj i będzie się nam błyszczeć tylko ten tutaj ta część tego naszego ucha, tak? Dobra. I teraz co? I teraz musimy zrobić cienie tutaj na tej ścianie, prawda? Więc ołóweczek 2B. No i tak jak nam jabłko rzucało cień tu, to teraz nam kubek. Kubek nam też rzuca cień na ścianę, więc robimy sobie kontur tego naszego cienia leciutko, może tak tutaj nam do góry ten cień tak delikatnie nam wyjedzie. Cienie zawsze są takie delikatnie zniekształcone, prawda? Więc, no widzicie, tak? No i ucho nam też tu rzuca cień. Tak, no i zakreskowujemy to delikatnie tym ołóweczkiem 2B. Bardzo leciutko, delikatnie. Tu musimy podkreślić, że tu jest ciemno na tej rączce. Tak, żebyście widzieli tutaj ten kształt. Tu cieniujemy. Bardzo leciutko zakreskowujemy kantem dosłownie. Znaczy kantem, no tak tym kantem tego ołówka, ten kształt. Ten kształt jakoś tak, tutaj tak. Tak. No i wiszorkiem rozcieramy ten cień. Rozcieramy. Widzicie, to tak jakoś nam się robi. Ucho się nam też tutaj tak śmiesznie odbija. Tak? I granice cienia trzeba też rozetrzeć, tak? No i mamy cień. Zrobię. Dobrze. Teraz tutaj trzeba rozświetlić tą stronę, tutaj jeszcze przyciemnić bardziej ten kontur tego kubeczka, tutaj też i tutaj też, tak? I tą stronę. No i proszę bardzo, tak? Gotowe. To jeszcze delikatnie więcej dam tego cienia na ten kubek.
I gotowe, tak? Jabłuszko. No i jeszcze tutaj nam ten cień z tego jabłka gdzieś tam się pojawić, bo może na jakaś resztka na tej ścianie gdzieś tak daleko, ale to tak też delikatnie tutaj zaznaczymy i rozetrzemy. Jeżeli wam tutaj nie będzie tam sięgało, to też nie musicie jakoś specjalnie tam tego cienia robić. No i przyciemnić tutaj ten fragment jeszcze bardziej. Okej, mamy to tak. No i cień tego naszego dzbanka czy wazonu. Też on jest taki wyciągnięty tutaj do góry. O, też nam się może tak lekko tutaj zniekształcić. To już może nam schodzić tak na dół. No i zakreskowujemy to sobie delikatnie. Zacieniowujemy. Tak naprawdę leciutko. To musimy już takim mięciutkim ołóweczkiem. Znaczy to akurat robię 2B. On też się dobrze rozciera. Delikatnie, tak. No i wiszorkiem rozcieramy te cienie. Tutaj można uważać, żeby sobie tego jasnego nie rozetrzeć, nie przyciemnić. Tak. I zawsze im większe kontrasty są na rysunkach czy na obrazach, to wtedy jakby wygląda to tak, jakby te cienie i światła były po prostu mocniejsze. I rozcieramy granice tego cienia. Ok. Jeszcze tutaj i tu bym podkreśliła teraz 6B. Podkreśliła tu tutaj jeszcze ten bok na tym wazonie i tu. Tak, bo tu mamy najciemniej. Tu mamy najciemniej. A gumeczką wyciągamy jeszcze światło tutaj z tych takich najjaśniejszych tych miejsc. Tak. Gdzieś na jabłuszku trochę światła. O, na kubeczku. Teraz czyścimy dokładnie obrazek. Okay. No i to taka jest najprostsza w sumie metoda na narysowanie martwej natury, tak? Z takich prostych figur geometrycznych. No, trwało to godzinkę 15 minut, więc nie jest tak źle. Rysujcie, trenujcie, bo rysunek jest
jest równie ważny jak malarstwo. Jeśli nie ważniejszy, tak? Jeżeli nie opanujecie rysunku, nie opanujecie kompozycji, światłocienia, to ciężko wam będzie malować i używać dokładnie tych wszystkich walorów w kolorze, tak? Proszę bardzo, to jest nasz dzisiejszy rysunek. Ja się jeszcze tutaj podpiszę. Kochani, życzę Wam, żeby Wasze rysunki wyszły piękne. Nie poddawajcie się, trenujcie najpierw proste formy geometryczne, jakieś rąby, jakieś kule, koła, i wtedy będzie Wam łatwiej wyobrazić sobie nawet później taki światłocień na właściwych przedmiotach. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, za cierpliwość i do następnego razu. Pozdrawiam Was serdecznie.